Tragiczny wypadek w Pankach. Rozbiły się autobusy szkolne. W miejscowości Panki w powiecie kłobuckim województwo śląskie doszło do wypadku z udziałem dwóch autokarów. Rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku, młodszy brygadier Mariusz Gosławski powiedział, że rannych zostało 12 osób. Z informacji świadków wynika, że autokarami podróżowały dzieci. Najprawdopodobniej jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo. 12 osób zostało rannych, z czego 4 osoby znajdują się w stanie poważnym, lecz nie zagrażającym życiu. W najcięższym stanie jest kierowca jednego z autokaru, który w wyniku wypadku został zakleszczony w pojeździe. Starosta kłobucki Henryk Kiepura powiedział, że najprawdopodobniej jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo. Po godzinie 15:00 doszło do tego zdarzenia. Zderzyły się dwa autobusy szkolne. Wszystko wskazuje na to, że pierwszeństwo przejazdu wymusił kierowca autobusu wyjeżdżającego z drogi gminnej z ulicy Górniczej w Pankach. Przed kierowcę autokaru jadącego drogą wojewódzką 494 relacji Częstochowa, Opole. Łącznie było to prawie 50 uczniów, powiedział starosta kłobucki Henryk Kiepura. W jednym były tylko 3 osoby, a ponad 40 w drugim, dodał. O wypadku zostali poinformowani rodzice, którzy odbierają dzieci z miejsca wypadku. Starosta kłobucki dodał, że została im zapewniona pomoc psychologiczna. Na miejscu pracują służby ratownicze, 4 karetki pogotowia i 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.